Ze mną jest Mariusz Wach, powiedz, zeszły już z ciebie emocje po walce z Kliczką, ten cały szum medialny, który się zrobił dookoła ciebie? Właśnie, właśnie jeszcze nie, cały czas, cały czas coś się dzieje, cały czas jestem zapraszany do różnych gazet czy, czy telewizji, czy do radia. Po samej walce, psychiczna walka jeszcze, jeszcze długo zostanie, fizycznie już jestem, już jestem gotowy do następnych walk, ale psychicznie jeszcze, jeszcze na pewno myślę o tej walce bardzo dużo i analizuję tę walkę. Zastanawiasz się, co by było, gdybyś go trafił dwa-trzy razy przy Linach? Wiesz co, nawet ta piąta runda to, to za mało I teraz po upływie tego czasu myślę, że, że, ta, że za mało było takich akcji właśnie jak, jak w piątej rundzie. Jakby było to troszkę więcej, to ta walka by wyglądała zupełnie inaczej. Mhm. Masz już jakieś plany na kolejne tygodnie, może miesiące? Na razie, na razie odpoczynek na pewno, zasłużony odpoczynek, 4 czy 5 miesięcy ciężkich treningów, ten organizm musi trochę dojść do siebie. Przed nami wiadomo święta, Sylwester, 15 stycznia wracam do dostanów i wtedy siadam z, z moimi promotorami do, do stołu i negocjujemy kolejne, kolejne walki. Ale była rozmowa już wstępnie w marcu w Polsce, walka. Powiedz, kto miał największy wpływ na to, że zostałeś zawodowym pięściarzem? A oh, kurczę, ciężkie, ciężkie pytanie. Kto miał wpływ? Myślę, że cała sytuacja w, w boksie amatorskim mnie, mnie zmusiła do tego, że, że, że musiałem przejść na zawodowstwo. Już nie widziałem nie widziałem sensu dalszego boksowania w amatorstwie, bo wiadomo, miał, miałem już parę lat na, na karku rodzinkę. Miałem narzeczoną, trzeba było gdzieś, gdzieś mieszkać, opłacić te rachunki, a z boku samotorskiego już niestety nie, nie dało się wyżyć, więc, więc ta cała sytuacja mnie zmusiła, żeby, żeby przejść na bok zawodowy. Na pewno te pierwsze walki e, były też również bardzo ciężkie. W bok zawodowy to jest więcej, więcej, e, dużo biznesu. Też trzeba być tam twardym, twardym negocjatorem czy twardym zawodnikiem. A więc, więc nie, nie można, nie może sobie pozwolić żaden zawodnik, żeby e, dłucha sobie w kaszę i też te pierwsze walki wyglądały też, też ciężko nieraz wyglądały, ale teraz już jestem zadowolony, Wypros wyszedłem na, na prostą, odkąd się przeprowadziłem do Stanów, to całe moje życie e, uległo całkowicie zmianie. A jak planujesz spędzić święta? Z rodziną, w domku, w domku przy, przy, przy Karpiu. Na pewno w domu, w rodzinnym w rodzinnym domu. Ulubiona potrawa? Karb, karp, tak. No, na co dzień się nie je raz do roku, to ten karp naprawdę e, smakuje bardzo dobrze. Mhm. Dobra, no to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.